Tytuł kursu: Zaprawy i mieszanki betonowe. Moduł: Rodzaje, właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich. Temat: Zaprawa wapienna tynkarska, zalety jej stosowania. W materiale tym chcemy przybliżyć zaprawy tynkarskie wapienne. Przedstawimy również zalety wynikające z zastosowania tych zapraw. Przypomnijmy, co to jest zaprawa wapienna tynkarska. Aby wyprodukować zaprawę wapienną, najpierw należy uzyskać wapno palone. Otrzymuje się je z wapieni przez prażenie w wysokiej temperaturze. Powstaje wtedy wapno palone, czyli tlenek wapnia, CaO. Wapno palone reaguje z wodą w reakcji gaszenia wapna. Powstaje wtedy wapno gaszone, czyli wodorotlenek wapnia, CaOH2. Wapno palone wykorzystuje się do produkcji zaprawy wapiennej. Po zmieszaniu z wodą twardnieje pod wpływem dwutlenku węgla z atmosfery. Otrzymywane jest poprzez zmieszanie jednej części objętościowej wapna gaszonego z trzema lub czterema częściami piasku. Już wiemy, co to jest zaprawa wapienna tynkarska. Teraz dowiemy się, jakie są zalety jej stosowania. Można nią tynkować bez pośpiechu. Czas zużycia zaprawy wynosić może aż 8 godzin. Możemy zatem spokojnie tynkować, bez obaw, że zaprawa nam zgęstnieje, zanim ją nałożymy. Zanim to nastąpi, mamy czas nawet na to, by nadać tynkowi pożądaną fakturę. Nie powstają na nich rysy skurczowe. Tynki wapienne wolno twardnieją i zwiększają swoją wytrzymałość. Nadają się do renowacji. W porównaniu z innymi rodzajami tynków, wapienne mają nieco mniejszą wytrzymałość. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy odnawiamy stary, nie najmocniejszy już tynk. Regulują wilgotność. Ważną właściwością tynków wapiennych jest duża porowatość. Dzięki temu bardzo dobrze przepuszczają parę wodną. Łatwo je stosować. Zaprawy wapienne bardzo dobrze się urabia i łatwo nadać im żądaną fakturę. Tynki wapienne mogą mieć różne faktury. Ich wygląd zależy od wielkości i kształtu kruszywa użytego do mieszanki. Mieszanka gruboziarnista tworzy fakturę chropowatą o wyraźnym, widocznym z daleka wzorze. Drobnoziarnista gładką z mało wyraźnym wzorem. Mamy dwie możliwości nakładania zapraw wapiennych tynkarskich. Sposób pierwszy to nakładanie ręczne. Sposób drugi to nakładanie za pomocą maszyn do tego służących. Aby szybko i dobrze nałożyć zaprawę ręcznie, trzeba mieć wprawę. Sprawa jest dużo łatwiejsza w przypadku nakładania jej maszynowo. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.